Jakie widzisz perspektywy i sytuację rolnictwa eko w Polsce w dobie globalnego kryzysu? No tak, ten kryzys spowodował zmianę w podejściu do produktów ekologicznych. Obserwujemy duże zapotrzebowanie na te produkty i jest wiele sieci handlowych, które no, można powiedzieć zanotowały duży wzrost obrotów w marcu, w kwietniu. No i w dalszym ciągu się ten wzrost obrotów utrzymuje. Przede wszystkim wygrały te sklepy, które mają sieć sprzedaży internetową. Czyli tam, gdzie jest sprzedaż internetowa, to bardzo fajnie to wzrosło. Natomiast jest jedna sieć handlowa, nie będę widział nazwy, która niestety twierdzi, że im ta sprzedaż jakoś tak stanęła albo wręcz spadła, ale oni mają sklepy zlokalizowane w dużych centrach handlowych i no, to zrozumiałe, że te centra były zamknięte przez dłuższy czas. W związku z tym oni no, gorzej na tym wyszli. Ale generalnie wszyscy twierdzą, że jest spore zapotrzebowanie. To widać też nowe gospodarstwa, bądź te gospodarstwa, które do tej pory istniały, przestawiają się bardziej na produkcję, zwiększają udział warzyw, owoców. Więc pewne gospodarstwa, co obserwujemy w rozwoju rolnictwa ekologicznego, wypadają z systemu, ale za to rośnie produkcja. Tych gospodarstw jest mniej, ale one są bardziej produktywne, bardziej towarowe. A da się zauważyć jakieś zmiany w zachowaniach konsumenckich? No tak, to właśnie zostało to stwierdzone, że właśnie ta sprzedaż w internecie bardzo poszła do góry. Czyli ludzie zaczęli zamawiać poprzez sieć i no wiadomo, że nie można było chodzić do sklepu w tym pierwszym okresie. I w związku z tym ci, którzy mieli rozwinięte kanały sprzedaży internetowej, no to bardzo na tym zyskali. Jak zapowiada się ten rok? No ten rok to niesie wiele niespodzianek. Po pierwsze, tak, ludzie w gospodarstwach skarżą się na braki związane z brakiem siły roboczej, bo no, nie ukrywajmy, wiele gospodarstw, jeżeli nie zdecydowana większość, bazuje na pracownikach z zagranicy, te ze wschodu, z Ukrainy. I te ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi, zamknięcie granic spowodowało się, że w kwietniu na przykład wiele gospodarstw nie miało ludzi do prac w polu. W związku z tym no, część upraw była bardzo zachwaszczona. Też istniało ryzyko, że na przykład nie będą zebrane truskawki czy jakieś inne owoce jagodowe no, ze względu na brak pracowników. Także sytuacja jest, jak to się zwykle mówi, dynamiczna w takim okresie. No i obserwujemy sporo zmian. A jak sytuacja, jeśli chodzi o uprawę w tym roku? Chodzi o perspektywy tej uprawy eko w tym roku? No wydaje mi się, że właśnie ze względu na to, że producenci, rolnicy, przetwórcy widzą zapotrzebowanie ze strony rynku, no to powstają nowe przedsięwzięcia, które są właśnie bardziej ukierunkowane na produkcję, a nie na dopłaty, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Gdzie ten system dopłat niestety wypaczył rolnictwo ekologiczne w Polsce, że sporo ludzi było w tym systemie tylko po to, żeby uzyskać dopłaty. Natomiast w tej chwili widzimy, że jest coraz więcej takich gospodarstw i takich podmiotów, które rzeczywiście coś produkują i, no i widzimy zapotrzebowanie zarówno z rynku krajowego, jak i z rynku zagranicznego. Czyli w jakiś sposób zmienia się ta struktura gospodarstw? Zmienia się właśnie w tym kierunku, że jest rzeczywiście produkcja, a nie tylko gospodarowanie na to, żeby wziąć dopłaty. A czyli ta sytuacja jest podobna do sytuacji rolników eko w Unii? Czy jakoś upodabniamy się do reszty krajów w tym względzie? No tutaj to trudno mi jest powiedzieć, bo nie mam aż tak dokładnego przeglądu sytuacji w tej chwili, ale wydaje mi się, że tak, no, że po prostu w tej chwili zaczynają decydować mechanizmy rynkowe i to, że jest coraz większe zapotrzebowanie, no to stajemy się bardziej podobni do innych krajów, no chociażby do Niemiec, czy do Szwajcarii, czy Austrii. A jakieś wsparcie w tej chwili dla gospodarstw rodzinnych? No, wsparcie to jest jak zwykle to samo, co było do tej pory, czyli są dopłaty do gospodarowania metodami ekologicznymi, zarówno jeżeli chodzi o płatności obszarowe, jak i dopłata do kontroli, to zawsze było i w dalszym ciągu jest. Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią, no to tutaj nie ma żadnych zmian.
Natomiast zmiany dotyczą, no ale to jest generalna zasada do wszystkich podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, czyli mówiąc krótko, przetwórstwo, drobne przetwórstwo, jeżeli to są firmy, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, bądź są do, nie wiem, spółki, no to one uzyskują tą ogólną pomoc, która jest przewidziana na wypadek pandemii.